Dnia 17 czerwca 2010 roku w bajkowym przedszkolu odbyło się zakończenie roku dla dzieci pięcioletnich. W tym szczególnym dniu najstarsza grupa prezentowała swoje wokalne, recytatorskie i taneczne umiejętności. W godzinach popołudniowych pięciolatki zaprosiły na swoje pożegnanie rodziców i całe grono przedszkola oraz gości. W czasie spotkania niejedna łezka zakręciła się w oku nie tylko rodziców, którzy z ogromnym wzruszeniem oglądali swoje pociechy w czasie ich wspaniałego występu, ale również w oku nauczycieli, którzy żegnali swoje dzieci po 3-letnim wspólnym pobycie w przedszkolu. Po części artystycznej zabrała głos pani dyrektor, która życzyła wszystkim pięciolatkom samych sukcesów na nowej drodze ich życia oraz wręczyła upominki i dyplomy. Nie zabrakło również podziękowań ze strony rodziców, którzy dziękowali za 3-letnią opiekę nad swoimi dziećmi i wspaniałą rodzinną atmosferę. Po części oficjalnej rodzice zaprosili wszystkie dzieci, rodziców, gości i personel na poczęstunek przygotowany na tą szczególną okazję. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać, biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu.